tym zakładzie przedmiotów ortopedycznych każdego roku powstaje kilkaset sztuk obuwia dla najbardziej wymagających pacjentów. Zatrudnieni w warsztacie szewcy i cholewkarze pracują tu od lat i nie narzekają na brak zleceń. Problem takich specjalistycznych zakładów jak ten jest inny – brak rąk do pracy. Szkolnictwo zawodowe, które w założeniu powinno kształcić młodzież w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy, od lat nie spełnia swej roli, stąd konieczność uszycia go od nowa i na miarę. Szkolnictwo zawodowe ma sens tylko wtedy, kiedy odpowiada na potrzeby rynku pracy. Do tej pory bardzo po omacku różne szkoły zawodowe rozpoznawały potrzeby rynku pracy. Znaczy niektóre szkoły zawodowe rozpoznawały dobrze, niektóre szkoły zawodowe współpracowały z pracodawcami, więc też było dobrze, ale też oczywiście były takie szkoły zawodowe, które nie rozpoznawały dobrze potrzeb rynku pracy, więc proponowały ciągle to samo, nie bardzo zważając na to, że świat się zmienia i potrzeby rynku pracy się zmieniają. By za tymi zmianami nadążać, konieczna jest współpraca na wielu szczeblach. Pierwszym etapem jest zmiana postrzegania szkół zawodowych wśród młodzieży i ich rodziców. Równie istotna jest analiza potrzeb rynku i dostosowanie do niej oferty szkół. W tym celu powstał projekt K2, czyli platforma skupiająca pracodawców i instytucje edukacyjne z regionu, m.in. szkoły zawodowe i techniczne, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego. Chcemy zacząć od diagnozy potrzeb pracodawców, a następnie tak kształtować cały proces edukacji, odpocząwszy od gimnazjum przez te szkoły, abyśmy we współpracy z pracodawcą faktycznie wykształcali te umiejętności, na którym zależy pracodawcom i które są adekwatne do dzisiejszych zmian technologicznych. Dostosowanie szkolnictwa zawodowego do zmieniającej się rzeczywistości jest także celem przyjętego przez Zarząd Województwa Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego na lata 2014-2020. Działania w nim zapisane będą finansowane m.in. z puli Regionalnego Programu Operacyjnego, w którym przewidziano na ten cel prawie 117 milionów euro. Potrzeby związane ze zmianami w edukacji są duże. Potrzebna jest przede wszystkim baza do dobrego szkolenia uczniów. Dwa, duże środki muszą iść na przekwalifikowanie nauczycieli pod kątem takim, żeby oni kształcili w tych przedmiotach, które są i w tych kierunkach, które są na rynku pracy potrzebne. Wyposażenie pracowni zawodowych, żeby ci uczniowie nie uczyli się tylko w teorii, ale mogli korzystać jakby z praktyk. Plus finanse na to, żeby zachęcić firmy prywatne do tego, aby takich uczniów chciały także uczyć u siebie. Odejście od teorii i postawienie na praktyczne podejście do zawodu może skrócić dystans, który dzieli ofertę edukacyjną od realnych potrzeb pracodawców. To z kolei pierwszy krok, by uzdrowić sytuację na rynku pracy.